Oto to kareczka ZUCH 1. W trakcie remontu, odświeżenia, sprzęt wiekowy, jeszcze nie pomalowana, na etapie kasowania luzów oraz zmiany silnika. A silniczek zastosowaliśmy tutaj. Oto on. Kto poznaje, kto wie, jest to silniczek dość dostępny. Z hulajnogi elektrycznej BLDC. Na dole na razie prowizoryczne zasilanie jest akumulatora podpięty pod zasilacz. Akumulator pełni tutaj funkcję buforu, aby wypluć trochę amper. Mierniczek energii. Mamy 4176, czyli prawie naładowana bateria. Na chwilę obecną nic nie pracuje. Silniczek miał przetoczoną, oczywiście na tej tokarce, oś nagwintowaną w środku, dopasowaną do koła pośredniego, aby zachować jeszcze w miarę przełożenia, móc na wolnych obrotach toczyć gwinty, co będzie dopiero możliwe, jak skombinuję jakąś dobrą płytę stalową o jakichś fajnych wymiarach, aby usztywnić całość, bo na razie drży. I jak się okazuje, to powolutku, ale to powolutku zaczynają niedomagać te łożyska kulkowe, więc również będziemy prawdopodobnie wymieniać. Co fajnego? Mamy komplet kół do gitary, czyli posuw elegancko chodzi. Dorobiłem sobie tutaj malutką dźwigienkę, aby móc w każdym momencie sobie odłączyć napęd, więc wszystko fajnie chodzi. Dobrze, mamy tak z grubsza powiedziane. Sobie załączymy napęd. Tokareczka jest bardzo cicha. Silniczek sobie elegancko pracuje. Akurat w tej wersji ZUCHa jest koło pośrednie na łożysku ślizgowym, niewyjeżdżone, nie ma większych luzów. Jest założone na razie prowizoryczny, powiedzmy, sprzęgło tak zwane, bo wiadomo, nic się nie dotoczy do, można powiedzieć, idealnego rozmiaru, dlatego jest na takim dynksie, jakbym to powiedział, ale wszystko elegancko chodzi. Oczywiście sterowniki BLDC, co mają do siebie, to możliwość płynnej regulacji obrotów. To jest już naprawdę, nawet bym powiedział, za szybko. Osiemdziesiąt dwa waty na pełnych obrotach. A na takich obrotach, powiedzmy, do spokojnego toczenia 38,09 ampera. Sobie to elegancko bierze. Tu oczywiście będzie przełączenie lewo-prawo, ale na chwileczkę jeszcze nie jest dorobione. Żeby to wszystko ładnie, elegancko działało. Także ewentualnie, jakby ktoś miał pytania, co, gdzie, jak i dlaczego, ewentualnie wrzucać jakieś kolejne filmy z renowacji, odrestaurowania, modyfikacji. No, takiego rozwiązania akurat na kole pośrednim to jeszcze nie widziałem. Może kogoś zainteresuje.